znaczy, że nie umiem enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro. Siema, siema, hejos. Siema. Siema. Co robimy? Co robicie? A co ty masz? Delikatne przeróbki były. O. Będzie pasowało? Montaż tego? Dałem Tomkowi właśnie od tego, od Raptora. Mój ten. Zapomniałem, jak to się nazywa. Żeby się nie glebnąć. Żeby się nie glebnąć, no. A słuchajcie, tu Moira przysłał dla Artura omyłkowo tablicę rejestracyjną, a zobacz, jaką ja mam tablicę. No widziałem czarną. No. Black. Elegancka. No, na motocykl. O. Kuba widziałeś? Kuba trochę przeziębiał. Co, ty przeziębiłeś się znowu? Pokaż. Moira. Dzięki. To moje? Moje. Ty nie jesteś, ty jesteś Kuba. Ty musisz sobie tablicę za ten przykręcić. No. No. No ale pogodę znowu mamy. Znowu leje. Przyszedł weekend i leje. Co? Będzie pasowało? To było przerabiane, nie? No, rozszerzone. To wcześniej było tutaj? Tak, no. I zostało poszerzone. Dobry spawacz, nie? To co, jutro gdzieś jedziemy, panowie? Tomek? No ciekawie, jak z pogodą będzie, nie? Jak bo będzie padało? Słabo. A słuchaj, a może zaryzykujemy i na górną grupę byśmy pojechali, co? Tam nie wolno jeździć, ale nam może będzie można. Co? Może nam będzie wolno jeździć. A i gdzie byśmy pojechali teraz, jak nie na górną grupę? Nigdzie, w domu siedzimy. To co wolisz? Chyba dojechać gdzieś. Co tak się zastanawiasz? Nie, bo trzeba będzie wiercić, bo już nie zdążył mi przewiercić, bo nie, tylko przespawał, nie? A śrubę masz? Większą? Nie, jeszcze nie. A to już po śrubę to niedaleko jest. Podjedzie się kupi i będzie... Wiertarkę masz? Wiertarkę? No. Tak. O, to znaczy, że wszystko, o wszystkim pomyślałeś? No, no tak nie do końca, bo... Tata o czym zapomniał, jak wychodziliśmy z domu? O wiertarki. Nie musiał się cofać. A jak zawsze. Dobra, skręcaj. Tak, jak zawsze. No zobaczymy, może jutro gdzieś wyjedziemy. W ogóle mamy stary temat do załatwienia, nie? O. No. Jak? No to zobaczysz jutro. A ja wiertarkę mam. No trzeba dać temu krowi. Proszę bardzo. My sir. Tak? Mam wiertarę. Wiedzę. Co? Wiedzę. A mówiłeś, że nie wziąłeś. Wziąłem, bo cofnąłem się. Aha, ale ty mnie ty bambuko robisz. Co, masz tą większą śrubę? No jedną, jedna była. Co? Dwa tygodnie bez jazdy i widzę, że... Nie fajnie. Nie fajnie. A widziałem tą twoją glebę. Niepotrzebnie prawą nogę wystawiłeś. Dlatego się wywaliłeś. I jak pod kopę podjeżdżasz, to nie zwalniasz gazu, tylko trzymasz go równo. Pod taką hopkę podjeżdżałeś i skakałeś przez nią. To jak wjeżdżasz na nią, to musisz mieć stały gaz i mocno kolanami trzymać motocykl.
Przed chopką nie zwalniasz. Trzymasz go równo. Nie musi być mocny, ale równy. Będziesz wiedział, zapamiętasz? I ty wszedłeś w zakręt lewy, a prawą nogę wystawiłeś, nie wiem, asekuracyjnie chyba i cię wyrzuciło na takie wybicie. Zobaczysz filmik, bo obrobiłem go. No. Teraz to jak zawodowy kład będzie wyglądał. Tu się popuka, tam się postuka. I wejdzie? Musi, ale wiem czego chyba nie mamy. Co? Wiertarki mamy dwie, no. A wiertła? No to masz. A, no to dobrze. Masz tu wiertła. A. No to żeś wiertła nie wziął, a wiertarkę wziąłeś? Ma wiertła. Pasuje czy nie? Musi. Musi. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.